And how is it that we're repaid for our trust? With treachery? With deceit? With theft? What's going on? I don't know, Clem. Whatever you are. O kurwa, to w naszej kieszeni jest. It's done. You can't just run from your problem. Ale czego ty kurwa od nas chcesz? Spierdalaj! Because there's nowhere else you can go where it ain't. Tough is all we got now. Get that through your fucking skulls. Luke here, he can't help you now. You gotta help yourselves. Ale nie chcemy. You gotta help me find the strength to forgive you. Now you can start by telling me where the other one is. I'm gonna count to three. If that radio ain't in my hand by then, we'll have to make things more difficult. On jest niebezpieczny, więc... One. Two. I found it. It's right here. I got it. Dziękuję, Kenny. It's all right. Sorry about that. Not sure what I was thinking. Three. Fucker. No! God! Ty kurwo. Jesus Christ! Stop! Stop him! Somebody stop him! Troy, do Let something! Me go. Clementine! Help me! You have to do this, Bill! Pomóż Kennemu! No! Nie będzie napierdzielał go. O! O kurwa. Bill! That's enough, Bill! Please! Bill, there's a breach! Ja pierdolę, ale mu dali w łeb. Alright, everyone come with me. Bonnie, you stick around. Make sure these folks don't get into any more trouble. Yeah, okay. No supper for y'all tonight. Maybe an empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. Do your best with him, Carlos. You need to get him able to move, because we're leaving tonight. We're leaving tonight. No i zajebiście. Co się stało? Nie mówcie mi, że Keniego zabili. Mógł jakąś traumę przeżyć czy coś. Albo oko stracić. What'd she say? She said she can get us out of the pen if we can get the PA system going. Second she hears it, she'll run over and spring us. That's great. It's not great. What are you talking about? Look, I know part of this is my fault. I know. I was hungry, I got reckless trying to steal some food, and I got caught. Can we even trust Bonnie? We got no reason not to trust her. I mean, if she wanted us caught, we'd be caught. But tonight is risky. It is pretty damn risky, guys. Risky? Did you see what that son of a bitch just did? Look, the plan works. Nothing needs to change. It's all set up. The hard part is done. No może byście mi powiedzieli, o co z nim chodzi, co, czego on chce. Yeah, but now we're dealing with a guy beat to shit, Sarita, in no shape to do anything, and I'm a goddamn mess. Look, we should rest up, okay? We should bide our time, and we should wait for an opening. Bonnie's agreeing to help us tonight. And that doesn't mean she can't do it some other night. I don't know, guys. Luke's making sense. Może. Maybe we should wait. We're not waiting. Ain't nothing out there, guys. Trust me, I've looked. There's no food. There's no supplies. They picked everything clean. I'm just saying we gotta be sensible about this. Where's Kenny? Doc's over there working on it. And don't look good. Mam na... No, chociaż żyje. Mogę go zobaczyć. This is what I'm talking about. We're in no shape to go now. Can I see him? I don't think that's a good idea. O kurwa. His orbital is crushed. I don't think there's much hope for the eye. I got him as stable as I could, cleaned it,
Got some of the swelling down, bandaged it as best I could. But until he wakes up, we won't know if there's any damage to the brain. Kurwy synu. Fuck. Okay, look. Maybe I'm just playing devil's advocate here, but if... Damn it, if y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe... Nie ma mowy. Leaving some folks behind. No! There is no other way. This is bullshit. Well, I don't like it either, but guess what? It's where we're at. Kenny and I are only here because of you people, and now you intend to leave us behind. So we should risk all of our lives? What are you saying? Nothing. I'm just thinking out loud here. We'll figure something out, okay? Just... It's not fair. Life ain't fair, Clem. We're just trying to make the best of a bad situation here. No one wants to leave Kenny. Good. Oh, cool. Gus, you won't have to. I'm all right, hon. We leave tonight. Jesteś pewien? Plan don't change. Not bad, old man. Thanks, asshole. You are one tough bastard. Do tough bastards get their ass kicked in front of everybody? You all right? That wasn't your fault, okay? Niech będzie. So don't go blaming yourself. It's all right. All right. Well, then what now? We get the hell out of here. Like now. Yes. A przecież Alvin żyje czy nie żyje? Case things get squirrely and we gotta make a break for it. Mówił, że stracił przytomność, ale coś mi się wydaje, że on tą przytomność stracił już od dłuższej chwili. It's a Civil War site a few miles north. Tourist trap. Got signs all over. Na zawsze. Just follow the road. We stopped there after we escaped the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. All right, that works. Then we just niech zgadnę, kto to będzie. Najmniejsza i najsprytniejsza. O, pewnie. Wait, wait, hold on. She's the plan? Why is it always me? Let's go. Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. Panel z mikrofonem. It's right on the microphone box. Right. By default, it's set to play music, so you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Powtórz. Can you tell me again? You gotta set off the PA system in Carver's office, then climb back up onto the roof, drop into the stock room, and that's where we'll meet you. Right. Zewnętrzne. Forget about turning the outdoor speakers. Ale które to są zewnętrzne? Przy tym, przy mikrofonie, tak? Kurwa, fraps, ty... Clem. Oczywiście. Nienawidzę tego frapsa, kurwa, gówno jebane. Ale niestety OBS nie działa zbyt dobrze z tą grą, więc... Czyli Alvin jednak żyje. Alvin. Jezu Chryste. Czyli co, nie żyje? Alvin, are you okay? Chyba nic z nim już nie zrobimy. Dobra, który to? Panel sterowania. Łącznik przy mikrofonie, tak? Zewnętrzny. Okej. Okej, now the mic. What? What's wrong? Ta. No, no, no! No, where are they? Yes, tutaj. Come on, come on.
please work. This 4th of July, make sure your backyard barbecue is complete with Howe's full line of products to meet your grilling. Dobra, jest. Alvin, nie bądź zombie. What did they do to you, Alvin? Carver talks all that tough guy shit, then keeps the tiniest gun in the universe. There's something funny about that. You have the project. We have the know-how. How? Uciekaj. Come on. We have to go. I ain't going anywhere. But you are. Gone. I mean to get some payback. No! We're leaving. We're all leaving. I ain't fit to move, kid. Oh, yes. I've run out of road. Let's... No, I'll just go up there and shut that thing off. You gotta get out of here. They'll be here any second. Thank you. Ja pierdolę. You take care of my girls. I get the feeling it's gonna be a girl. Just a hunch. Go on. Nie. Kolejna śmierć, no ja pierdolę. Szkoda, że tu nie był Carver. Kurde. Te tylnie zombiaki bardzo fajnie. Do rytmu, kurde, muzyki. Znowu do magazynu wracamy? A nie, to może inny świetnik. Combos. Get back. Come on, Luke. This ain't none of your business. Clem, where... Why isn't Alvin with you? Where is he? No niestety, nic się nie udało. Alvin! Rebecca, I am... Okay. Najpierw go torturujemy. I potem... Rebecca, sweetie, my God. Potem zabijamy na sam koniec. This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. Shoot him. Just shoot him. What? No, I just... Tak. Zostawcie go tak. Hmm? Ooh. Go on and wait outside. Tak to się kurde robi. We have to go. Kenny, please. Ja bym szczerze mówiąc zrobił to samo. Go on. You don't need to see this. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let him do this? Yes. There ain't one part of that son of a bitch I don't hate, but that does not make this right. Nigdzie nie idę. Nothing to do with this. I'm not going anywhere. It's gonna get messy. I know. Ta. Look at you, you fucking ingrates. I don't even know how good you got it. That's all right. You'll learn. Będę się delektował tym. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. Fucking big man, huh? Let's go. Ach, come on, będzie. Clementine. Don't be like that. Don't run away. You know you want to see the show. Who do you think you're fooling, huh? I know you. I know who you are. Zamknij mordę. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen.
We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny, coming from you. How's that eye? Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should've put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. A, jaka szkoda, kurde. Chciałem zobaczyć, ale mimo tego zrobiłem swoje, poszedłem. Spanikowałem. That's not the Kenny I know in there. I wish I thought I could save him. No, I'm all right. Come on. We got enough to worry about. Man, we're never gonna make it through this. You kidding me? If Clem can handle it, you can. No. Shit. Jesteś dorosły. I thought they were coming from the south. They did. Looks like we're in the eye of it now. Fuck. Mam nadzieję, że nikt nie zginie teraz. You're gonna need something. Thanks. Dalej, potrzebujemy levela. No, co jest? A, w porządku. Wcisnąłem. Dawaj, na główkę, kurde. Or you can die here. Doesn't matter to me. Do it quick. We need to get covered before the rest of them get close or we're fucked. Sarę trzeba nasmarować. I'll go first. You're gonna put that on yourself? Nie ma wyjścia, trzeba to zrobić. Chodź, Sara, teraz ty. Now you turn around. Smells gross. Shit. Everybody shut the fuck up. Okay, okay. Just stay still. Are you sure? Ta z tyłu, ale ona jest z przodu też posmarowana. I'll keep you safe. Hurry the fuck up. Jesteśmy jak kurde Indianini. Indianie, kurde. We ain't got all day here. Everybody ready? They're almost on us. What in the actual fuck is going on here? What is this sick shit? Someone say something before I start. Hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you, you hear me? Troy, we talked about this. What the fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen, not whatever the fuck this shit is. I did, but now we can leave. Troy, ignorują nas. You can come with us. What? Well, no niech będzie. Where would we go? Away from here. Together. Ona go zastrzeli. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we... Come on. Don't make any noise. Got it? They might hear something they don't o kurwa. Like. And for fuck's sake, walk. Act like you belong, and you will belong. Coś z tobą jest nie tak, Jane, ale okej. Okay. W porządku, Sara, wszystko w porządku, nie bój się. We got this, y'all. Is that Tavia? Where's Bill? We need him up here. Równie dobrze oni by nas mogli zastrzelić. Przecież widzimy, że idziemy, widzą, że idziemy w drugą stronę. Pewnie. Weź się w garść. Giń! Zawsze musi coś się spierdzielić! Sarah!
Dawaj szybko, trzeba Sarę ocalić. O nie. Sarita! Trzeba jej łapę upierdzielić. Nie no! Co ja zrobiłem? Oh my god! Sarah's glasses. Nie mówcie mi, że ona padła. If I had said I had the radio, Carver might not have been as vicious to... Don't ever think that, darling. No telling what that asswipe would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? Ja pierdolę. You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now. Not now, Daryl. Nie mówcie mi, że ona będzie rodzić. They're all gonna die, Clementine. Don't let them pull you down with them. Ja pierdzielę. O cholera jasna. No to jest... To był niezły cliffhanger. Oh my god. No więc co z tego wszystkiego żeśmy się dowiedzieli, no? Carlos nie żyje. Alvin nie żyje. Sara prawdopodobnie też. Ponieważ jej okulary zostały. Mam nadzieję, że z nią wszystko w porządku będzie. Chociaż z drugiej strony, no, nie sądzę. W końcu to jest The Walking Dead, nie? Tak, serii ta chyba się wykrwawi na śmierć dzięki nam. Zajebiście, po prostu. Ja pierdolę. No więc... Jej! Co ja mogę teraz powiedzieć? No więc... zobaczmy, co tam z naszymi wyborami. Więc tak, ja i 54,5% graczy pomogliśmy Sarze w wycinaniu tych całych jagód. Z jednej strony, no... Kurde, no... Sara, no, nie wiem, no... Ona taka trochę, no, rozpuszczona była i co nie tylko. I nawet dziwne jest to, że ona nawet nie potrafiła... ściąć te całe drzewka, to jest dziwne, to tak jakby jej stary w ogóle jej nie pozwalał nic robić. Tak więc no, z drugiej strony no, przez to ten Reggie został zabity, no nie? I to niestety się, tak nasza praca zespołowa się skończyła, mimo tego, że on mógł powiedzieć czy coś, że dziewczyny razem to robiły. Zresztą ja do tej pory nie wiem, o co chodziło temu całemu Carverowi, że niby rodzina, że niby co. No wiem, że on jest psycholem, ale do jasnej cholery. No oni uciekli, okej. Na samym początku gry, tak jakby. No to czemu ich nie zostawił w spokoju? Czego on od nich chciał? Czy to tylko o tego Bachura chodziło? No to on by wtedy tylko Rebekę wziął. A reszta by została. Co pewnie też byśmy nie dali mu zrobić. Niestety, ja bym nie dał. I tak, czy powiedziałeś Bonnie o Luke'u? Ja i 36,5% graczy powiedzieliśmy o tym. No, szczerze mówiąc, Bonnie tak jakby, no, na początku powiedziałbym, że no, to pizda i tak dalej, no nie? Ale jednak coś tam w środku ma. I to było ryzyko. Ale jednak powiedziałem to, ponieważ ona sama chciała chyba stąd uciec. Sam o tym mówiła nawet wcześniej. I tak czy siak to wyszło wszystkim na dobre. A mogło być źle. Tak więc... ja i 66,7% graczy
przyznaliśmy się do tego, że ukradliśmy krótkofalówkę. No, tutaj niestety Kenny za nas tę naszą decyzję podjął. No, nie chcieliśmy się przyznać i on nam zabrał tą krótkofalówkę. Z drugiej strony, ja myślę, że jeżeli to jako Clementine by się przyznała, to jako, że ona ma 11 lat, to by nie było aż tak straszne, no nie? Tak więc, no niestety, wyszło jak wyszło. A chciałem dobrze. No ale jakby nie patrzeć, kurde, Kennego nieźle urządził ten skurwysyn. Więc tak, patrzyłeś, jak Kenny zabija Carvera. No ja i 51,4% graczy wyszliśmy z Saritą. No chciałem to zobaczyć, chciałem, ale pod koniec pomyślałem sobie, że wahałem się na końcu. No nie, znaczy to nie było myślenie, tylko wahanie się. Co mi to da, że ja zobaczę, jak on będzie zabijany? W sumie to nic ze mną nie miał wspólnego, tak jakby, no nie? Kenny dostał swoje 5 minut za oko. Rebeka też dostała swoje 5 minut za tego skurwysyna. No z drugiej strony on był tym złym, ale no... Jeżeli Kenny chciał go zabić, to proszę bardzo. I tak, i czy obciąłem rękę Sarity? To był po prostu impuls. Ja i 56,9% graczy obcięliśmy ją. To był impuls. Albo rozpierdzielić tego zombiaka i pozwolić, żeby ona się w niego zmieniła, albo odciąć jej rękę i pozwolić, żeby się wykrwawiła na śmierć. Myślę, że już chyba w następnym odcinku Sarita po prostu umrze i niestety. Ale kurde, też przez to, że tamci ludzie strzelali w nas. Szkoduję, że Carlo spadł. Sara prawdopodobnie też, ja pierdzielę, ale dobra. No muszę przyznać, że gra staje się coraz to bardziej ciekawa. No ale tak jak powiedziałem, ja wciąż nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi temu Carverowi. O co chodziło i raczej się nie dowiem. To jest naprawdę... Tam pierdzielił coś tam, że rodzina i tak dalej, no ale jak spierdolili, no to zostaw ich w spokoju i niech kurde resztą się zajmie, będzie mniej zapasów. Będzie więcej zapasów dla was, będzie więcej dla was wszystkiego. Jak sobie chcą iść, to niech idą do jasnej cholery. No a tak czy siak, no wyszło tak jak wyszło. No więc... teraz co mogę powiedzieć o tej grze, to, że brakuje mi tych luźnych momentów, gdzie możemy ze wszystkimi pogadać. Na przykład ja szkoduję tego, że z Alvinem nigdy praktycznie nie pogadałem. No teraz on padł, no nie? A chciałem coś więcej się na jego temat dowiedzieć. No niestety gra mi na to nie pozwoliła. W sumie to jest bardziej liniowa. W sumie no zawsze jedynka była liniowa, ale przynajmniej w jedynce można było ze wszystkimi pogadać się, podowiadywać o ich tych... co mają do powiedzenia, o ich przeszłości, coś takiego, no nie, bo to jest bardzo interesujące. Ja, jako że mnie takie rzeczy interesują, to ja chcę, żeby takie coś było. Ale nawet jeżeli mamy takie momenty, w których możemy pochodzić trochę, no nie, to albo one szybko się kończą, albo możemy pogadać tylko z paroma postaciami, nie ze wszystkimi. To jest naprawdę głupie moim zdaniem. No ale hej, przecież jak Telltale chce zmieścić się w tych 90 minutach, to niestety muszą gdzieś wycinać te wszystkie sprawy, no nie, niestety. To niestety, i to też niestety powoduje, że na razie, no, mimo tego, że ciekawsze rzeczy dzieją się w drugim sezonie, to jednak pod względem gameplayowym jest trochę ubogo, że tak powiem. No ale hej, już 60% gry za nami. Szybko poszło. Nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej. W sumie to też jak tak myślę nad tym, co ja zrobiłem podczas tego trzeciego epizodu, to niektóre moje decyzje były takie trochę głupie, tak jak na przykład wtedy, kiedy dla Bonnie powiedziałem o tej krótkofalówce. No, ta... No cóż... Tak to już jest, ale całe szczęście wyszło to na dobrze dla nas.
Jestem ciekaw, kto padnie w następnym epizodzie. I tak, i te nowe gęby, no nie? Mike i Jane. O Mike'u nic nie... No i kurde, znowu, o Mike'u nic nie wiem praktycznie, a chciałbym z nim pogadać chwilę. Tam na początku miałem okazję, no nie? Ale prawdopodobnie to byłoby coś takiego, że daj mi spać, kurde, i takie rzeczy. Wkurza mnie to strasznie, niestety. I z Jane też chciałbym pogadać, do jasnej cholery, ale ona wygląda trochę, no... Potrafi zadbać o siebie, moim zdaniem. Wysmarowała się tymi flakami i tak dalej. To samo Lee nam zrobił. No to... Trzeba przyznać, jak na razie Jane jest okej. To jest tak jakby, można powiedzieć, z tego co widziałem, to jedna z nielicznych postaci, które mają łeb na karku. A Kenny to ja pierdzielę, ten Kenny jest zbyt agresywny. Strasznie się zmienił w porównaniu z pierwszą częścią. W pierwszej części też był dość impulsywny i ignorancki i tak dalej, ale ja pierdzielę. No dobra. Okej. No to myślę, że mam... O, właśnie, mam nadzieję, że kurde wszystko się nagrało tak jak trzeba. Mandarynki, kurde, prawie nietknięte, ale dobra, byłem zajęty tutaj o przechodzeniem The Walking Dead 2. Tak więc no, wielkie dzięki za obejrzenie prawdopodobnie tego 9 epizodu z tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i widzimy się w następnym filmiku, czy to na kanale gameplayowym, czy to na kanale głównym. To by było na tyle. Cześć wszystkim.